Dzień zaduszny to czas nie tylko refleksji i modlitwy za dusze tych, których już pośród nas nie ma. To również moment, w którym odwiedzający groby zaczynają wokół nich sprzątać. Szkło, plastik, odpady zielone, a wszystko liczone w setkach kilogramów. Miasta, chcąc uniknąć przycmentarnych wysypisk śmieci, regularnie i na bieżąco wywożą to, co ze sobą przynosimy. Czy świadomość dbałości o środowisko z perspektywy poprzednich lat jest większa? Fatima Orlińska. Najpierw wysyp kwiatków i zniczy, później wysyp śmieci. Taki widok to rzeczywistość każdego roku po Wszystkich Świętych. I choć obserwując najbliższe otoczenie cmentarzy w regionie bałaganu takiego, jaki znamy, sprzed laty nie ma, to poświątecznych odpadów wciąż jest dużo i wiele z nich to odpady niesegregowane. Według danych Stowarzyszenia Polski Recykling po 1 listopada z każdego grobu powstaje od 3 do 9 kg odpadów. Tak jak zawsze, zawsze jest multum śmieci do miejsc, gdzie ludzie składują śmieci, ciągną pielgrzymki. Ale radzimy sobie, dzisiaj już zostały wywiezione 2 kontenery o pojemności 7 metrów sześciennych. To całkiem sporo. No, już tutaj przygotowujemy drugi, następny kontener, który jutro rano zostanie odwieziony. Tam na dolnej bramie mam już pusto. I faktycznie dobrą koordynację służb odpowiedzialnych za porządkowanie cmentarzy zauważają odwiedzający dziś równie tłumnie śląskie nekropolie. Przyznają, że w poprzednich latach o porządki po 1 listopada było trudniej, dziś po cmentarzu spaceruje się przyjemnie. To jest wszystko. No, ludzie tak dbają, nie? Myślą, że tak. Niektórzy biorą po prostu do domu, to no, tak w kościółku gadali, nie probo, żeby się tego nie zatygować, bo to wiadomo, pieniążki, wszystko drogie, to wszystko nie wiadomo, nie? No to każdy jak może, no. Raczej jest czysto, ja tak myślę, że raczej czysto, nie ma tak, żeby gdzieś tam coś porozrzucane, bo tego są kosze i tak dalej, jest fajnie. Żeby jednak tak mogło być, miejskie zakłady oczyszczania miasta do obchodów Święta Zmarłych przygotowują się dużo wcześniej. Prace porządkowe nie kończą się również z dniem 2 listopada, bo tak naprawdę wywóz odpadów wyprodukowanych przez świąteczny czas trwa jeszcze przez przynajmniej kolejnych kilka dni. I tak na przykład w Umysłowicach tylko do końca października ze wszystkich cmentarzy łącznie wywieziono blisko 90 ton odpadów. 1 listopada pracowaliśmy na 2 zmiany. Zwieźliśmy tylko albo aż 9 ton. Planujemy zakończyć nasze działania w zakresie obsługi cmentarzy, mysłowickich cmentarzy 8 listopada. Szacujemy, że jeszcze około 25 do 30 ton odpadów zwieziemy. Najwięcej, jeśli chodzi o cmentarze, będzie zależało od poszczególnej parafii, od poszczególnego zarządcy cmentarzy. Z 9 cmentarzy, które obsługujemy, tylko 3 zamówiło kontenery do segregacji. A jak wiadomo, odpady niesegregowane przyczyniają się do zwiększenia kosztów ich wywozu. Jak przyznają zakłady oczyszczania miast, ceny względem poprzednich lat znacząco wzrosły, choć w przypadku mysłowickich nekropolii to klienci komercyjni.